Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapetę leci akwarium morskie, tak dla odmiany. Podobna sytuacja jak z akwarium roślinnym, też nie było podmianek przez 3 tygodnie. Po 3 tygodniach zrobiłem pierwszą podmianę, nie robiłem żadnej większej podmiany, standardowo 5 litrów, rozrobiłem właśnie wodę RO z solą i podmieniłem, wyczyściłem szyby, bo no, prawdę mówiąc troszeczkę był dość duży nalot na szybach. Co dziwne, nie był to taki, można powiedzieć, zielony nalot, takie pylenie, tylko brązowy, czyli okrzemki. No, tutaj znowu pojawia się sprawa, którą kiedyś przedstawiałem odnośnie tego, czy filtr O, wszystkie krzemiany, jest w stanie z wody wydobyć. Jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, to bardzo proszę. Ewentualnie jakiś inny sposób, którymi tymi krzemiany, te wszystkie dziadostwa bym się pozbył. Tak naprawdę najbardziej dokuczliwy jest to problem tu w akwarium morskim, gdzie praktycznie szyby, nie ma żadnych glonów, tylko są szyby cały czas z takim brązowym nalotem i z tym jest problem. Obawiałem się też, że może to być zbyt mocne światło, no ale jeżeli ktoś jest w stanie, tak jak mówię, pomóc, bardzo proszę w tej kwestii się wypowiedzieć. Oczywiście też nie obyło się bez echa ten brak tej 3-tygodniowej podmiany. Kolejna sprawa to zielone glony, które pojawiły się gdzieniegdzie tam na skałce, no ale to jest bardzo łatwo wyczyścić. Prawdę mówiąc, jakoś sobie tym głowy za bardzo nie zawracam. Wszystko przyszło, tak i odejdzie, jak i we wszystkich zbiornikach, jeżeli dojdzie wszystko do takiego, można powiedzieć, balansu, to zbiornik się sam ustabilizuje. Tutaj podmiany, które teraz już systematycznie będę robił, po prostu wyprowadzą ten zbiornik, chociaż nie wiem, jak się to ma do tego, że pewnie też już kiedyś to wspominałem, miałem dość duże problemy na początku, w momencie, gdy zbiornik, można powiedzieć, dojrzewał. Też zastopowanie podmian na tam chyba 3 albo nawet 4 tygodnie pozwoliło na to, aby wyprowadzić ten zbiornik na prostą. Zniknęły takie nitki, glony, skałka ta syntetyczna się sama oczyściła. No i jakoś to teraz w miarę wygląda. Ostatnio też mówiłem, że doszło kilka korali, które zakupiłem po likwidacji innego zbiornika morskiego. Ostatnio, co już widzicie właśnie na załączonym obrazku i na pewno zwrócił każdy na to uwagę, doszła też skałka. Jeszcze dojdzie jeden kawałek skałki, tam też będzie, ta skałka będzie z koralem. Ja teraz już nie pamiętam dokładnie, jaki to będzie koral. Zdecydowałem się na to, aby dołożyć jeszcze więcej skałki, ponieważ chciałbym, aby ta tylnia część akwarium, ten tył był, nie był czarny, bo taką mam pleksę po prostu wstawioną. Już można powiedzieć od nowości, razem z tym zbiornikiem była zamontowana pleksa, która też jest jako grzebień i mocowanie wylewki z pompy, z filtra. Chcę ją całą obłożyć skałkami, no ale jak wiecie, na odległość kupowanie skałek, no to jest loteria. Ja potrzebuję kilka drobniejszych, kilka większych kawałków. No i prawdopodobnie, jak będę miał kiedyś okazję być w sklepie akwarystycznym z akwarystyką morską, to pewnie coś sobie powybieram. Póki co mam te właśnie skałki po likwidacji zbiornika morskiego. Jakoś to wszystko ułożyłem i jakoś sobie po prostu, jakoś to wygląda. No, sami wiecie, że nawet po akwarium roślinnym, że jakimś tam wielkim hardscaperem nie jestem i no, ciężko mi to przychodzi. Dlatego jakoś tutaj próbowałem to wszystko poukładać. W akwarystyce morskiej jest o tyle lepiej, że te skałki, naprawdę mówiąc, same fajnie się układają. Trzeba tylko troszeczkę pokombinować, którą stroną i jak skałkę położyć i wszystko jest ok. Znam też kilka zbiorników, też widziałem jeden na własne oczy, gdzie no, dosyć sporych rozmiarów, a nie ma żadnego
odpieniacza, nie ma żadnej jakiejś tam większej filtracji, po prostu ilość skały jest dopasowana do życia, jakie jest w tym zbiorniku, czyli ilości korali i ilości ryb morskich, czy tam innych żyjątek, i po prostu sama biologia, która się wytwarza w tych skałkach, wystarcza na to, żeby filtrować tą wodę. Ja niestety jeszcze nie zaryzykuję aż tak bardzo. Kiedyś chciałbym zrobić troszeczkę inny motyw, a mianowicie taki, żeby tej tylniej szyby, w której jest zamontowany, tej tylniej części akwarium, gdzie jest zamontowany filtr, no po prostu wyciąć tą szybę i poszerzyć przez to, pogłębić bardziej w głąb akwarium. Ale to są takie plany na daleką przyszłość, z tego względu, że na razie chciałbym, żeby to, co jest już w zbiorniku, się fajnie rozrosło. No, już jest troszeczkę tych korali, więc cieszy to oko, już nie jest ten zbiornik pusty, aczkolwiek brakuje nawet tych przysłowiowych błazenków, które by sobie pływały po prostu. No i zawsze to inaczej by było. Też miałem problem z uciekinierami z mojego zbiornika, mianowicie ślimakami. Próbowałem z jakąś siatką, taką plastikową, no niestety z czasem się wyginała i wpadała mi do zbiornika. Myślałem, że zrobię taką ramkę i naciągnę na to tą siatkę, jakoś to przymocuję. No i w ostateczności po prostu całość zbiornika, oprócz tam filtra i jakiegoś z przodu 10 cm, jest przykryta szybą. No jest tego też plus, mniejsze parowanie wody. Też można powiedzieć, że światło się inaczej rozkłada w zbiorniku, z tego względu, że już sama szyba nakrywowa rozprasza bardziej to światło. Nie zauważyłem tam jakichś problemów z tego powodu. Też słyszałem, że może to wszystko gnić w zbiorniku, jeżeli on jest szczelnie zamknięty. Tutaj dość spora część tej przedniej części akwarium jest odsłonięta, więc jakaś ta wymiana tlenu jest. Poza tym cały czas mam ten ala odpieniacz, który tam działa na powietrze, cały czas natlenia tą wodę, więc myślę, że nie ma takiej tragedii. Myślałem też, żeby pozbyć się tego odpieniacza, bo prawdę mówiąc, nie wiem, czy wszyscy wiecie, a na pewno ci doświadczeni wiedzą, że każdy odpieniacz, mimo tego, że wyciąga z wody te całe dziadostwo, to także i zabiera z wody te potrzebne elementy, które są dobre dla akwarium morskiego, i dlatego czasami mogą też, jeżeli nie ma potrzeby stosowania odpieniacza, a ktoś stosuje, to no, działa to w przeciwną stronę. Możemy sobie jeszcze więcej szkód narobić. W moim przypadku jest, bo jest. Praktycznie nic tam nie zbiera, z tego względu, że jest dość wysoko podniesiony. Wcześniej, jak miałem niżej, to ta piana no, nie była taka sucha. Było po prostu pełno wody w tym odpieniaczu. Fakt, że była brudna i żółta, ale to nie była piana. Nie na tym rzecz polega, jeżeli chodzi o odpieniacz. I dlatego postanowiłem go troszeczkę wyżej podnieść, ale sobie działa. Nie chciałbym, możliwe, że przez to właśnie sobie zepsuć tego, no przede wszystkim stabilizacji pH w wodzie, bo skoro jest ten napowietrzacz i już ten zbiornik działa, to niech to zostanie, niech pH się utrzymuje na takim samym poziomie. Teraz, prawdę mówiąc, gdybym wyciągnął ten napowietrzacz, to mogłyby się różne rzeczy podziać. Dobrze też wiecie, że nie stosuję żadnych jakichś tam super ekstra środków, poza tam dwoma czy trzema, Energy i Vitality, jak i Jod, który codziennie podaję. To nie korzystam z jakiejś większej suplementacji, bazuję na tym, co moja sól zawiera w sobie, i z tego, co widzę po koralach, to no dość fajnie się rozrastają, i nawet te, które niedawno do mnie dotarły, no prawdę mówiąc, to jakieś 4-5 tygodni temu, no i już widzę, jak to wszystko fajnie się rozrasta. Na razie obserwuję te
korale, może co po niektóre zmienią swoje położenie. Oczywiście korale już dość fajnie reagują nawet na to, czy światło gaśnie, czy się rozpala, pompują się bardzo fajnie. Nie przesadzam też z tymi Vitality jak i Energy, praktycznie podaję tylko raz w tygodniu, pod koniec tygodnia, gdzie może faktycznie coś tym koralom brakować, ponieważ już wyciągną z tej soli, która była przy podmiance świeżo dosypana. No, co mogę więcej powiedzieć? Na dzień dzisiejszy moja wiedza jak i doświadczenie odnośnie akwarystyki morskiej jest jakie jest, coraz bardziej to wszystko zgłębiam i staram się coraz więcej informacji pozyskiwać, no ale tak jak i internet różne wersje podaje. Dużo eksperymentuję ze światłem, też oczywiście nie za gwałtownie, ale wcześniej praktycznie w moim akwarium paliło się tylko i wyłącznie niebieskie światło i jego pochodne. No było to dosyć męczące z tego względu, że dużo czasu przebywam w tym pokoju, gdzie jest akwarium morskie i oczy moje troszeczkę na tym cierpiały. Dlatego postanowiłem dodać troszeczkę białego światła. W dzień już no inaczej to ten zbiornik wygląda. Starałem się utrzymać taki balans pomiędzy tym ilością niebieskiego a białego światła. Też nie przesadzać z tym białym światłem. Ale też to ma swoje plusy, ponieważ już całkiem inaczej się patrzy na ten zbiornik. Oczy tak nie bolą. A minusem tego wszystkiego jest to, że nie świecą tak pięknie jak przy niebieskim świetle w nocy. Ale o godzinie 22 gaśnie białe światło. Zostaje tylko no niestety jedna lampa fluwala i niektóre korale się już zamykają, niektóre jeszcze dosyć długo pozostają otwarte, więc coś tam mogę zawsze podziwiać. Zauważyłem też drastyczną różnicę między lampą fluwala a tą spektra, którą kupiłem z chińskiego portalu internetowego. No mimo tego, że kosztowała o wiele mniej niż fluwal, daje o wiele większe i lepsze światło i jest dosyć mocna, więc jeżeli ktoś zastanawia się co wybrać, to jak najbardziej polecam tą lampę. No i chyba to tyle na dzisiaj. Więcej tematów nie nasuwa mi się do poruszenia w tym akurat filmiku. Jeżeli coś sobie przypomnę, może coś podpowiecie w komentarzach, to z miłą chęcią pogadam na ten temat. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!